Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas odebrać nagrody za Division Rivals, za Food Champions. I wydaje mi się, że to was zainteresuje w szczególności, bo dzisiaj zrobimy SBC o zawodnika ocenionego co najmniej na 86, oczywiście z Food Champions. Więc naprawdę będzie się działo. Jeśli wam się spodoba, łapka w górę i oczywiście pod spodem kliknijcie subskrybuj, lecimy po 100 tysięcy na tym kanale, no i zapraszam też na mój kanał główny, tam co sobotę pojawiają się materiały z piłki, pod spodem w opisie macie link, lecimy! Tak aktualnie wygląda mój skład, w którym było rozgrywane Food Champions. No i zanim przejdziemy do odbierania nagród, to jeszcze jedna ważna rzecz, bo chciałem bardzo serdecznie podziękować Kinetykowi, bo gdyby nie on, to Food Champions nie byłoby rozegrane tak naprawdę. No jak wiecie, tuż przed Food Champions sobie rozwaliłem palca i nie miałem jak grać i trochę byłem zły, bo szkoda było właśnie tej kwalifikacji, ale Kinetyk zaoferował, że mi pomoże po prostu. Golda 3 udało mu się wbić, oczywiście wpadł do mnie, bo jak żeby inaczej. Goldzik 3 wbity, do Golda 3 też prosiłem, żeby dograł, nie chciałem, żeby wbijał jakąś rangę wyżej. No ja później dograłem sobie już jakoś na spokojnie jeszcze do Golda 2, już bodajże w poniedziałek, chyba to było wieczorem, coś w tym stylu, więc tak to wszystko wygląda. Pod spodem w opisie macie link do jego kanału i zróbmy teraz takie jedno wielkie boom, wbijacie i dobijamy mu do 100 tysięcy subów, bo z tego co widziałem, naprawdę niewiele mu brakuje. Tymczasem przejdziemy już do otwierania paczek i do odbierania nagród. Jak pewnie widzicie, w tym momencie mam 63 tysiące monet. Potrzebuję około 180 tysięcy z tego co widziałem, żeby kupić tego pana i wrzuciłbym go do składu, ładnie połączyłby mi się z Robertsonem. Także no oczywiście Division Rivals, pierwsze co zrobię, to wezmę sobie monety, 40 tysięcy monet wędruje na moje konto. I w tym momencie mamy, zobaczmy jeszcze na podsumowanie, ogólnie mamy teraz 103 tysiące, więc potrzebuję 80 tysięcy. To nie będzie proste, no potrzebuję troszkę szczęścia, żeby coś wypadło za tą ligę weekendową i wtedy udałoby się kupić Van Dijka, jeśli nie to kupię go po prostu następnym razem. Ranga Gold 2 wbita i z tego co rozmawiałem z Kinetykiem, to ten skład wymaga upgrade'u obrony przede wszystkim, bo ta obrona, szczególnie później, kiedy on tak naprawdę dość szybko miał wynik, miał bilans 10-1, później zaczęły się problemy drugiego dnia, kiedy trafia na mocniejszych rywali, na mocniejsze składy, grało się zdecydowanie trudniej, no i ta obrona wtedy troszkę odstawała. No ale dobra, przejdźmy teraz do player picków. Pewnie widzieliście, kto jest ciekawy do trafienia, jak nie, to pokażę wam za chwilę. No i zobaczymy, aczkolwiek ja wątpię, że ktoś tu będzie naprawdę niesamowity. Tak jest! Zaczyna... Co za fart! Ale to jest piękne. No to jest po prostu piękne. No idealnie, Lala trafiony, Lala, którego ja mam w składzie. Tak jest, w końcu coś. Powiem wam, że nagrody za Golda 2 u mnie są zdecydowanie lepsze. Ale to jest, no wydaje mi się, że to jest lepszy traf niż Robertson, bo Lalą gram i Lalę też w takim razie sobie będę mógł sprzedać. I będzie na pewno Van Dijk. Co tu się wydarzyło w tym momencie? I do tego jeszcze mamy Beniteza, jest Santimina, czyli 86, 87 w paczkach. Oczywiście Beniteza sobie weźmiemy. Kurczę, jaki to jest fart. No coś pięknego, Lala 87 raczej już zostanie ze mną do końca gry, no bo myślę, że to jest wystarczająco dobry prawy obrońca. W takim razie otwórzmy sobie jeszcze paczki oczywiście. No i niewiele mi brakuje, bo mam prawie 150 tysięcy końców. Tutaj nic nie będzie ciekawego raczej. Ekrany są, ale to sobie można pominąć, bo wiadomo, że walkoutu nie będzie. Jest Lopez, no i karty, które mi się też przydadzą, więc na spokojnie sobie to porozdzielam wszystko do klubu. Czyli tak naprawdę wystarczy, że trafię kogoś wartego około 30 tysięcy. No to nie jest nie do zrobienia. No ale niestety tutaj... Czekajcie, żebyście tylko echa nie mieli, to mam ściszę troszkę na głośnikach. Tutaj mamy tylko Sané 81, także no dość tak średnio bym powiedział. Ale spokojnie, jest jeszcze jedna paczka, ja już zresztą wiem, że Van Dijk pojawi się w moim składzie. Walkoutu niestety nie ma. A co my tutaj mamy? Ekrany, no czy będzie jakiś zawodnik? 83 na pewno, 83 trigger, oj, to on nie jest drogi z tego co kojarzę. Raczej nie uda się bez sprzedaży Lali dobić do tylu końców ile chciałem, ale nie ma co narzekać. Widzę, że ja mam jakiegoś farta, jeśli chodzi o bocznych obrońców. Najpierw Robertson, teraz Lala, także... No, następnym razem proszę o kogoś innego. Lala w takim razie oczywiście wędruje do mojego składu. Piękne zgranie z Mbappé. No i zobaczcie na jego statystyki z kotwicą, jak to wygląda. Skoczność teraz będzie miał 90, siła na poziomie 87, agresja 99, odbiory piłki 98. Zresztą wszystko widzicie, jak mu te boosty ładnie wszystko polepszają. No, to jest naprawdę dobra informacja. W takim
takim razie gramy mecz i to będzie pożegnalne spotkanie Nesty. Zobaczmy w takim razie na skład mojego przeciwnika. Oj, tutaj widzę fan Ajaxu. Fajnie wygląda ten przód. I Van Dijk 85, to już niedługo pojawi się u mnie Van Dijk 88. No dobra, słuchajcie, w takim razie lecimy. Zrobiłem jeszcze zmiany na początku spotkania, bo muszę zdążyć zrobić właśnie wyzwanie potrzebne do Futswapa, czyli strzelić w meczu wygranym bramkę Holendrem 3 razy w Division Rivals. Muszę zrobić coś takiego. Próbowałem wczoraj to zrobić i powiem wam, że na 3 mecze miałem 3 remisy, 3 razy prowadziłem i 3 razy zakończyło się to remisami. Zawsze jak są wyzwania, gdzie trzeba strzelić danym zawodnikiem, zawsze wtedy mam remisy, to jest po prostu masakra jakaś. Także już dałem sobie spokój, zobaczymy jak będzie to dzisiaj wyglądało. No i największy problem jest taki, że tak wtedy gram troszkę słabiej, bo staram się wszystko grać na jedną kartę. No niby o tym próbuję nie myśleć, ale i tak gdzieś jak widzę kątem oka właśnie Depaya, to staram się grać do niego, czy też Promesa, którego wpuszczam z ławki. No nie, co tu się wydarzyło? Tadić strzela na 1-0 w 12 minucie spotkania, ale to jest mój błąd w obronie. Nie grałem właśnie sporo teraz w FIFA i będę musiał znowu wrócić do takiej lepszej dyspozycji. Aj, dobry strzał Depaya, tylko chyba zbyt delikatny i Wojciech Szczęsny bez problemu łapie piłkę. Costa? Po krótkim to miało być i piłkę zablokował chyba jeszcze Chiellini, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy to zrobić w ten sposób. Aj, chciałem tam podać na krótko i tylko żeby ktoś nogę dołożył. I teraz trzeba wracać, wracaj, pięknie Robertson. No, Costa, tak jest, 1-1, 47 minuta. Jak wiecie, w 45 minucie, w doliczonym czasie gry już nawet w pierwszej połowy, to często bramki podają, więc chciałem się skupić, zagrać dobrą akcję. No i udało się, mamy remis, teraz tylko strzelić Holendrem i wygrać. W drugiej części spotkania wpuściłem jeszcze Promesa od razu na początku, więc mam nadzieję, że to była dobra zmiana. Ale teraz troszkę zabrakło szczęścia, zobaczmy. Mbappé, szukam miejsca tutaj, ale jest ciężko coś znaleźć naprawdę, żeby oddać strzał albo podać. Dobrze tam wszystko przykrył. Ajajaj, ale ładnie się Lala chyba podłączył do tej akcji. No i nadal 1-1, 64 minuta, trzeba strzelić jedną bramkę jeszcze. Rzut wolny, tuż przed bramką. Zrobimy to w ten sposób. Neymar. Aj, mocny strzał, ale co z tego, jak zablokowany. No, strzel to Promes, tak jest! 2-1, bramka strzelona Holendrem i teraz to utrzymać. Nie wierzę w to. No i tak za każdym razem kończą się mecze, kiedy ja muszę strzelić bramkę Holendrem. No przecież to jest niemożliwe, żeby zawsze były remisy. No i koniec. Koniec tego spotkania i to jest mój czwarty remis z rzędu i czwarty mecz z rzędu, kiedy strzelam Holendrem. No i właśnie tu się człowieku nie denerwuj. Jeśli chodzi o to SBC, gdzie mamy do przepalenia zawodników za Food Champions w zamian za kartę 86+, również z Food Champions, no to mam mały problem, bo chciałem się już to zrobić, ale no przecież nie dam ani Robertsona, ani Lali, więc musimy poczekać i dopiero za tydzień będzie zrobione to SBC, bo brakuje mi jednego zawodnika, no a tych panów jednak szkoda byłoby troszkę przepalać, bo to są moje podstawowe karty, no a resztę myślę, że na spokojnie będę mógł sobie tutaj wrzucić, więc no cóż, niestety musimy poczekać. Nesta wędruje na ławkę, więc czas przywitać Van Dijka i myślę, że ten środek obrony będzie zdecydowanie lepszy, bo troszkę brakowało tego tempa właśnie u Nesty. No i jeśli chodzi o Van Dijka, 173 tysiące, tyle zapłaciłem za tą kartę. Oczywiście bardzo dobrze znacie tego piłkarza, jeśli chodzi o piłkę nożną normalnie, jeśli chodzi o Ultimate Team. W tym momencie ma 7 zgrania, ale na spokojnie, teraz jak zagra sobie 10 spotkań, to tego zgrania będzie miał 8, więc myślę, że wystarczająco. Na 8 też Costa i Neymar, także naprawdę 8 zgrania to już jest ok, to już gra się normalnie. Myślę tylko, co zrobić z Nestą.
No dobra, słuchajcie, pomysł jest taki. Teraz pojawi wam się ankieta i dajcie mi znać, czy przepalamy Nestę, którym już prawdopodobnie nie będę grał, za paczkę za wartości 100 tysięcy końców i to jest paczka, gdzie trzeba po prostu w SBC przepalić ikonę i dostajecie taką pakę za 100k. Dajcie znać, przepalamy czy nie, wy decydujecie. Następnym razem zobaczymy, co będzie działo się z Nestą. A teraz czas zagrać na następne spotkanie, no i przywitać w składzie Van Dijka. I zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika, o taki normalny, ale naprawdę solidnych zawodników tutaj mam, bo jest Cristiano, czy Pogba, Neymar, Hazard, Mbappé, naprawdę fajna obrona, aczkolwiek tego Manolasa bym chyba wymienił na kogoś innego, no i João Cancelo, wersja specjalna, once to watch, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Wiecie co, spróbuję z dystansu, z tego rzutu wolnego uderzyć, ale nie Mbappé, to miał być Neymar! Ajajaj, dopiero zauważyłem później, że Neymar wykonuje ten stały fragment gry. I to jest właśnie karta, która robi różnicę. Cristiano Ronaldo i niestety przegrywam 1-0. Nawet na razie nie wpuszczam tych Holendrów, bo nie ma sensu w tym meczu. Neymar po krótkim, Courtois zdążył się ustawić. Wydaje mi się, że za długo po prostu zbierałem się do tego i dlatego tak to się skończyło. Super przyjęcie Costa, naprawdę. Spróbuję w drugiej części tego spotkania zagrać inną formacją i troszkę inną taktyką. Zobaczymy, czy to jest wina formacji, taktyki, czy po prostu na razie dobrej formy brak i tyle. Nie wierzę w to. No po prostu, co zrobił Courtois w tym momencie? Co to było? Dlaczego on biegł i się patrzył? No chciałem, żeby podskoczył, złapał tą piłkę. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem. To jest dziwne, bo miałem 2100 punktów. Grało mi się super. Nie zmieniałem taktyki. Skład tylko ulepszyłem. I nagle spadłem na poziom 1700 punktów. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe. No nie, no jak pech, to po prostu pech. Dalej 2-0. No patrzcie, no po prostu... No nic, muszę zobaczyć chyba na tą taktykę, na spokojnie zastanowić się, czy na pewno taką grać. Czy to po prostu przeczekać, tą złą dyspozycję mojego składu, no nie wiem. Naprawdę, gościu, grasz na czas, wygrywając 2-0 w 90 minucie w Division Rivals. No serio. Ajajaj, ale mnie ta FIFA dzisiaj podirytowała jakoś. No dawno nie grałem i powiem wam, że... chyba wiem, czego mi brakowało. Tak sobie patrzę na moje punkty w Division Rivals, no i pamiętam, że jeszcze półtora tygodnia temu miałem prawie 2100 punktów, teraz 1635 i to totalnie nie wiem, czym to jest spowodowane, bo tą samą taktyką grałem i grało mi się super w pierwszej lidze i nagle taki spadek. No cóż, jak tak mieliście, dajcie znać pod spodem w komentarzu, bo ja totalnie nie wiem, co zrobić po prostu. Składem gra mi się lepiej, a mecze przegrywam. No cóż, i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że mimo tej porażki odcinek wam się podobał. Fajny player pick trafiony, do tego Van Dijk kupiony. Zobaczymy, jak będzie grało się ligę weekendową. Tam też sporo będzie można przeanalizować tego składu, więc prawdopodobnie będzie live. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dam wam znać jeszcze co, kiedy, gdzie i jak. Oczywiście na tym kanale, tylko o której godzinie. Czy w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę. Zobaczymy. No cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia jutro o godzinie 16. Powodzenia w WOT Champions. No i jak ktoś jeszcze nie otwierał player picków, to też trafiajcie jak najlepsze karty, trzymajcie się, na razie i piona!